Witam wszystkich ponownie. W dzisiejszym odcinku znowu poruszymy tematy związane z Square Rocketnice Open, co pewnie nie dziwne, bo cały czas emocje być może jeszcze nie opadły. Dzisiaj zajmiemy się tym, jakie przetasowania zaszły w rankingu do Mosconi Cup, a także opowiemy o tym, co działo się obok turnieju głównego. Odbywał się turniej charytatywny dla Adama Wilka, który walczy o powrót do zdrowia. A więc może na początek powiedzmy o tym, co dzieje się w rankingu do Mosconi Cup. Przypominam, że 3 zawodników z tego rankingu awansuje na ten turniej. Turniej, w którym udział jest, myślę, marzeniem każdego bilardzisty na świecie. Także Joshua Filler, jak pewnie wiecie, jest pierwszy w rankingu i on ma już zapewniony start na 100%. Weźmie udział w Mosconi Cup 2019, ale jeśli chodzi o miejsca dalsze, to tam zaszły pewne zmiany, ponieważ aktualnie na drugie miejsce wskoczył Albańczyk Eklend Kaczy, który wyprzedził Rafa Soketa i zepchnął go właśnie z drugiej pozycji. Raf Soket aktualnie na 3 miejscu, 4 jest Alex Kazakis z Grecji, 5 zwycięzca Quay Rocketnice Open, który naprawdę zyskał dużo punktów i podniósł się w rankingu o kilka miejsc, Ruslan Chinakov i 6 Nils Fejen. Również zawodnik, który 3 miejsce zajął w Rocketnicy. Jeśli chodzi o Polaków, no to 8 miejsce Mateusz Niegocki i 12 Konrad Juszczyszyn. No raczej ciężko już będzie tutaj im powalczyć o awans do Mosconi Cup, ale zobaczymy, być może jeszcze jakieś tutaj zrywy w ich wykonaniu. Ale teraz warto wspomnieć, że Eklend Kaczy ma 158 punktów, zaledwie 1 punkt mniej ma Ralf Soket. 150 punktów ma Alex Kazakis, 144 Ruslan Chinakov i 140 Nils Fejen. I wydaje się, że to właśnie pomiędzy tą piątką będzie trwała zaciekła rywalizacja o 2 miejsca premiowane awansem do Mosconi Cup. No, przed nami jeszcze przede wszystkim turniej China Open, czyli no jest to turniej, z tego co wiem, pierwszej klasy, bardzo dużo punktów za niego. Turniej elitarny, gdzie gra przecież tylko 64 zawodników. Myślę, że eliminacje do tego turnieju są chyba trudniejsze niż sam ten turniej, bo tam gra chyba z 30 Tajwańczyków, 30 Filipińczyków. Naprawdę piekielnie trudne eliminacje. Potem jest jeszcze Kremlin Cup i Eurotour w Klagenfurcie i właśnie po tym turnieju poznamy skład Europy. No niepełny oczywiście, tylko ten, który awansuje z rankingu, bo przypominam, że również dzikie karty obowiązują w tym turnieju. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie ranking. No i co warto przede wszystkim wspomnieć, że na Quay Rocketnice Open mieliśmy aż 8 zawodników z 10 tego rankingu i 16 z 20. No to jest coś niebywałego, że w Rocketnicy takie rzeczy się działy. No i właśnie to by było na tyle, jeśli chodzi o ranking Mosconi Cup. A przejdźmy teraz do drugiej informacji. Podczas Quay Rocketnice Open odbywał się turniej charytatywny dla Adama Wilka, który, jak już wspomniałem, walczy o powrót do zdrowia. I no, ważne w tym nie było wynik, nie był wynik, ale właśnie to wsparcie. Było tam, obowiązywało tam wpisowe 10 zł, ale można było też dać więcej i wesprzeć Adama. Jeśli chodzi o zwycięzców, no to pierwsze miejsce zajął Petr Urban, drugie Wojtek Szewczyk. Zwycięzca również otrzymał tort ufundowany przez naszą kawiarnię, cukiernię Naturianę. Także również słodki akcent dla zwycięzcy. No i oczywiście ogromna satysfakcja z pomocy. No a teraz przytoczmy może liczby, które właśnie udało nam się zebrać. Udało nam się zebrać 2304 zł, 35 euro, a także bardzo miły gest ze strony zawodnika z Kuwejtu, Abdullaha Al-Yusefa, który przekazał swoją wygraną z turnieju właśnie na cel charytatywny dla Adama. Także dziękujemy mu bardzo i mam nadzieję, że Adam jak najszybciej powróci do zdrowia i już być może za rok wystartuje w turnieju głównym Quay Rocketnice Open, bo to byłoby na pewno bardzo piękna historia. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Mam nadzieję, że coś nowego mi się udało przekazać, że no właśnie ten ranking Mosconi cały czas wszystkich będzie dalej elektryzował do śledzenia następnych turniejów. Do zobaczenia, cześć! A nie zapominajcie oczywiście o emocjach związanych ze snookerem. Już w dniach 14-15 września kolejna, 6 już edycja Snooker Brisbane Open. Zapraszam do licznych zapisów, żeby znowu komentator nie musiał grać w finale. Do zobaczenia, cześć!